Cześć, cześć, witajcie. Chciałbym zaprezentować wam ciekawą i oryginalną modyfikację do Minecrafta, która sprawia, że gra nabiera niepowtarzalnego klimatu. Cała zmiana polega na edycji silnika dźwięków w grze. Okej, zostaw łapęc je w górę i słuchaj. Cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Godzina 20.00. Ostatni materiał sobotniego maratonu. No dobrze, słuchajcie, ten odcinek powinien być troszeczkę krótszy. Ale tak jak już widzieliście na wstępie, dokładnie wiecie, o co w nim chodzi. Tak, dzisiaj przedstawię wam modyfikację. Znowu modyfikację, tak, wiem, że rano też była modyfikacja. Ale ta modyfikacja jest naprawdę genialna również, słuchajcie. I nie wiem, czy słyszycie te dźwięki w tle. Tak, na pewno je teraz słyszycie, zresztą mogliście to słyszeć na wstawce na początku filmu. I muszę przyznać, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tej modyfikacji, ponieważ tworzy naszego Minecrafta niesamowicie klimatycznego. Modyfikacja nazywa się Sound Physics i mamy tutaj zmieniony system dźwięku tak naprawdę, słuchajcie. Jeśli jesteśmy w większych pomieszczeniach, takich jak na przykład ten kanion, myślę, że tak mogę to nazwać, niesie się echo. Tak, niesie się echo. Słychać echo zombiaka, słychać echo nietoperzy, wody, plusk wody, no po prostu wszystko. I ta woda, te dźwięki tak naprawdę odbijają się od tych wszystkich ścian, więc jeśli macie naprawdę dobre słuchawki, będziecie mogli na przykład bez problemu wyczaić, z której strony podchodzi do was zombiak, albo nie wiem, gdzie jest lawa za ścianką i to tak wiecie, co do bloku. I naprawdę ta modyfikacja jest, wow, coś nowego, coś innego. Takiej modyfikacji chyba jeszcze nie prezentowałem w Minecrafcie i muszę przyznać, że ciężko się ją prezentuje, ponieważ operujemy tutaj tylko tak naprawdę dźwiękami. Dźwięki chociażby, zobaczcie, takie zwyczajne jak tutaj. Czekajcie, może niech ten creeper nam wybuchnie. Weźmy sobie tak i niech wybuchnie. Okej, ten dźwięk był normalny, ten dźwięk tego wybuchu był tutaj normalny, ponieważ jesteśmy na powierzchni. Kiedy rzeczywiście znajdziemy się w takim kanionie, dźwięk będzie zupełnie inny, patrzcie. Wow, no to jest po prostu kozackie. Modyfikacja cały czas jest ulepszana, więc tak naprawdę jeszcze rzeczywiście może być kilka zmian, bo ten wybuch tego creepera był tutaj naprawdę cichy. Według mnie w ogóle te wszystkie dźwięki, gdzie jest to echo, jest bardzo cicho. Powinno być chyba jeszcze głośniej tak naprawdę niż na zewnątrz, ponieważ no tutaj się odbija ten dźwięk o te wszystkie ściany i tak dalej. I tak naprawdę mamy jak na razie dwa takie środowiska, czyli rzeczywiście w jaskini, gdzie to echo jest bardzo mocne, i tutaj na powierzchni, gdzie tego echa praktycznie w ogóle nie ma, jest normalny dźwięk. Ma być jeszcze kilka innych środowisk, gdzieś tam pod wodą słyszałem, że mają być jeszcze jakieś inne dźwięki zrobione, więc naprawdę może być szał. Ale tak naprawdę nie wiem, co tu jeszcze przedstawiać, ta modyfikacja jest naprawdę malutka. Jednak dodaje naprawdę coś fajnego do Minecrafta, co sprawia, że Minecraft jest naprawdę bardziej klimatyczny. Bardzo mi się to podoba i naprawdę będę na niej grał po prostu, na tej modyfikacji. Tym bardziej jakieś maszynimy, jakieś wiecie, krótkie filmiki, cinematic i tak dalej, bardzo fajnie by się na tej modyfikacji prezentowały, więc może jeszcze raz sobie zejdźmy pod ziemię. I najbardziej klimatycznym dźwiękiem jest chyba wiedźma, wiecie? O kurde, ale to fajnie jest. Okej. Witch, wiedźma wydaje... O! Słyszeliście? Kurde, kozackie. Dobra, mamy teraz wiedźmę.
I o, jak ona się śmieje w tych kopalniach. Boże, to jest straszne. Wiem, że jest bardzo ciemno. Już tutaj pochodnie włączam, czekajcie. I sobie Night Vision jeszcze wypiję potkę. Night Vision. Okej. No teraz widać wszystko. Idziecie sobie taką jaskinią i słyszycie nagle jakiś śmiech. Kurde, epickie. Nie jestem pewien jak na przykład Notblock. Czekajcie, czy muzyka z Notblocka też będzie z takim echem? Raczej nie. Chyba jest, ej. Czekajcie, pianinko to było chyba na drewnie. Tak? Jest, no. Jeszcze tylko weźmiemy sobie, słuchajcie, zobaczymy płytę i będziemy kończyć, ponieważ ten odcinek nie może być aż tak długi. I weźmy sobie jakiś dysk. Na przykład ten. No nie wiem, czy jest to echo. Może jest, ale nie jestem pewien. Jest, ale chyba bardzo słabe, tak czy inaczej, więc... no cóż, mamy klimatycznego Minecrafta i mam nadzieję, że... nawet takie zmiany... Byłbym bardzo zadowolony, gdyby takie zmiany zostały dodane do gry oficjalnie. Dobrze, w takim razie wiem, że ten materiał wieczorem powinien być troszkę dłuższy. Zawsze starałem się dawać wam jakieś filmy typu custom map i tak dalej. Ale możemy się umówić tak, że jutro pojawi się na kanale custom map znacznie dłuższy filmik wieczorem. Ale chciałem wam naprawdę bardzo przedstawić tą modyfikację, ponieważ bardzo się nią jaram. I coś czuję, że może naprawdę być... już niedługo bardzo, bardzo, bardzo znana. Więc zobaczymy. Może coś takiego jak shadery. Okej. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostań widzem. Pamiętaj. A jeśli modyfikacja ci się spodobała, to również zostaw łapencję, ponieważ to bardzo motywuje. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!